Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideo portalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie pana Roberta, który pisze do nas. Pragnę zwrócić się do Państwa z zapytaniem i prośbą o niezobowiązującą odpowiedź. Moja żona 8 lat temu nabyła ogrodzoną nieruchomość od nieżyjącego już właściciela, który przy sprzedaży słownie przekazał nam informację, że ogrodzenie budował jego ojciec. Właścicielka posesji obok, graniczącej z posesją mojej żony, otrzymała 4 lata temu darowiznę po swojej matce. Wraz z żoną rozpoczęliśmy remont naszej części ogrodzenia, polegający tylko na wymianie starej, skorodowanej 50-letniej siatki ogrodzeniowej. Sąsiadka, przepisując sobie bezprawnie prawa do naszego ogrodzenia, złożyła zawiadomienie o kradzieży siatki. Proszę o poradę, jak się broni przed fałszywym oskarżeniem. Dziękuję, z poważaniem Robert. Panie Robercie, są dwie możliwości. Jak można się bronić przed fałszywym oskarżeniem? Oczywiście, jeżeli chodzi o samo przestępstwo pomówienia, czyli fałszywego oskarżenia, to już przedstawiliśmy tę tematykę na naszym portalu i zapewne w odpowiedzi na ten materiał pan się do nas zwraca. Zaraz jeszcze do tego wrócimy. Natomiast jak można udowodnić swoją rację w kwestii tego ogrodzenia, tak? Jeżeli ktoś podnosi przed sądem, czy też zgłasza jakieś przestępstwo, tak, kradzież jakiejś siatki, no to musi jakoś uprawdopodobnić, że jest właścicielem tej części ogrodzenia, którą państwo sobie przywłaszczyli, tak? Czy też, jak ta osoba twierdzi, ukradli. Dowodzić tego musi na podstawie wpisu w księdze wieczystej oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, ponieważ w rejestrze gruntów jest rzut na teren tych działek, tak, i można po metrażu, tak, odpowiednim obmiarem stwierdzić, na czyjej działce to ogrodzenie się znajduje. Ponieważ prawnie uregulowane ogrodzenie między sąsiadami jest oczywiście w polskim systemie prawnym i przepisy prawa zarówno budowlanego, jak i cywilnego określają, że ogrodzenie między sąsiadami jest własnością jednego z sąsiadów, jeżeli znajduje się w granicy jego działki, tak? Jeżeli wyrys i wypis z rejestru gruntów wraz z wpisami w księdze wieczystej potwierdza to, że ten kawałek działki należy do państwa i tam była ta siatka ogrodzeniowa, jak pan tutaj pisze, wówczas nie powinno być problemu, żeby to udowodnić. Więc należałoby, nie wiem na jakim etapie jest sprawa, czy państwo zostali zawiadomieni o konieczności zgłoszenia się i złożenia wyjaśnień na policji, czy to już jest sprawa w sądzie, tak, czy tutaj na jakimś innym etapie jest to postępowanie. Natomiast warto byłoby złożyć wyjaśnienia, tak, w zależności od etapu postępowania i przytoczyć właśnie te argumenty. Postarać się wcześniej o wypis i wyrys z rejestru gruntów, o informacje z księgi wieczystej, żeby one były aktualne, wraz z informacją, tak, kto jest w tych księgach wieczystych właścicielem, od kiedy, ewentualne wcześniejsze zmiany, żeby po prostu wskazać, że ta część ogrodzenia była na państwa działce. Jeżeli chodzi o to fałszywe oskarżenie, czyli pomówienie jako przestępstwo z artykułu 234 kodeksu karnego, no to faktycznie ktoś fałszywie nas tutaj celowo oskarża, pomawia, no to podlega odpowiedzialności karnej, tak? I taka osoba, która jest fałszywie oskarżona, ma możliwość bronić się i później wytoczyć postępowanie, tak, zgłosić fakt takiego pomówienia tej osobie, która nas pomawia. Fałszywe oskarżenia, no, często są podsycone jakimiś emocjami, często jest to chęć jakiegoś zysku. Ja nie wiem dokładnie, jak tutaj jest w tej sytuacji, w przypadku tego sporu sąsiedzkiego, można to tak nazwać, czy ta osoba jest przekonana o swojej racji i działa ze swojej strony w dobrej wierze, czy po prostu próbuje państwu zaszkodzić, pomawia państwa i próbuje dojść swoich racji w sposób, który jest niezgodny z prawem, niezgodny ze stanem faktycznym co do właścicielstwa tego ogrodzenia. Więc dobrze by było, tak jak powiedziałem wcześniej, najpierw udowodnić swoją rację, a później ewentualnie zastanowić się nad tutaj zastosowaniem artykułu 234 kodeksu karnego i zawiadomieniem jako osoba pokrzywdzona.
Oczywiście będzie się to wiązało z jakimiś, z koniecznością złożenia własnych wyjaśnień, tak, i z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa, więc to jest kwestia, którą państwo muszą przemyśleć i się zastanowić, czy w ogóle gra jest warta świeczki, tak, bo może uda się wytrącić z ręki argumenty sąsiadki, dowodząc właścicielstwa tegoż ogrodzenia, tak, i jego położenia w państwa działce, i zakończy to spór. A koszty czy jakieś dalsze nieprzyjemności związane z jakimś wzajemnym tutaj oskarżaniem nie będą po prostu tego warte, tak? Także nad tym sugerowałbym się zastanowić. Zachęcam oczywiście do lektury czy też do obejrzenia naszych materiałów dotyczących właśnie przestępstwa pomówienia. A co do właścicielstwa działki, mam nadzieję, że wyczerpałem tutaj ten temat. Trzeba się zwrócić do odpowiednich urzędów po dokumenty, które po prostu potwierdzają, kto jest właścicielem działki, w granicach jakiej działki znajdowało się ogrodzenie, i przedstawić to jako wyjaśnienie na odpowiednim etapie postępowania. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli jeszcze mieliby Państwo jakieś pytania, to zachęcam do przesyłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A ja dziękuję Państwu dzisiaj i do zobaczenia.